Tak więc oficjalnie witam Was wszystkich bardzo serdecznie na Biznesowym Klubie Zdrowia, który robimy no, w tych warunkach online. Moi drodzy, z reguły tego rodzaju prezentacje robiliśmy w tak zwanym offline, czyli gdzieś spotykaliśmy się w jakimś mieście, spotykały się osoby głodne wiedzy na temat rozwiązań biznesowych, ale także rozwiązań na temat zdrowia. W sumie Biznesowy Klub Zdrowia to nie jest miejsce, tylko to jest społeczność osób, która no, pragnie od życia czegoś więcej. Pragnę życia czegoś więcej, szukając rozwiązań na swoje potrzeby życia, aby realizować swoje marzenia, swoje cele. I my tutaj mamy coś genialnego do zaproponowania dzięki całej branży, która powstała na podstawie soft marketingu. I tutaj przede wszystkim, jeżeli chodzi o soft marketing, to jest system, to jest branża, działalność gospodarcza, która stawia człowieka w centrum uwagi. Zobaczcie, że jesteśmy dzisiaj w takich czasach, gdzie no, ten człowiek przez ten rozpęd, przez ten rozwój gdzieś tam został zapomniany. Dzisiaj no, jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie tak naprawdę do wszystkich dociera, jak bardzo ważny człowiek jest. No, będę mówił podczas tej prezentacji wiele rzeczy na ten temat, na temat obecnej sytuacji i tak dalej. Ta prezentacja będzie taka bardziej biznesowa niż produktowa. Mamy bardzo ograniczony czas, więc się skupię przede wszystkim na tych produktach, które tego człowieka doposażają. Taką tarczę ochronną, czyli odporność. Tak więc człowiek z centrum uwagi w soft marketingu w naszym projekcie jest naprawdę na piedestale, to jest centrum całego naszego wielkiego projektu. Oczywiście temu człowiekowi trzeba dać szansę na to, aby się rozwijał. Najlepiej, żeby się rozwijał w powszechnych trendach. I tak jak dzisiaj, jak wcześniej rozmawialiśmy na ten temat, no, te branże były różne, tak, w modzie, które sobie mam do dyspozycji w obecnych czasach. Natomiast oczywiście jedna branża, która dzisiaj jest bardzo mocno uwydatniona, domyślacie się pewnie, jaka to branża jest. I tutaj bardzo mocno też jesteśmy umiejscowieni. Żeby działać w jakichkolwiek trendach, odnosić sukcesy, trzeba mieć różnego rodzaju narzędzia. I my te narzędzia, rozwiązania wyciągamy ze wszystkich możliwych kanałów zarabiania pieniędzy w naszym życiu. Wyciągnęliśmy najlepsze praktyki z modeli biznesowych, jakie funkcjonują w naszym otoczeniu. Najlepsze praktyki z pracy na etacie, najlepsze praktyki z pracy w korporacji, najlepsze praktyki, jakie dominują w biznesie tradycyjnym, w marketingu sieciowym i we franczyzie. Oczywiście wszystko ma swoje plusy i minusy. My jednak wyciągnęliśmy te wszystkie najlepsze praktyki, tak jak powiedziałem, i na podstawie tego powstał soft marketing, który traktuje człowieka w centrum uwagi. Natomiast, moi drodzy, zanim zaczniemy, chciałbym Wam zwrócić uwagę na jedną rzecz, że jest ponad 7 miliardów ludzi na Ziemi, każdy z nas jest inny, każdy ma inne marzenia, każdy ma inne cele, każdy inaczej wygląda, nikt nie ma takich samych linii papilarnych. No, ludzie cię w różnych społecznościach naprawdę nie damy rady znaleźć takiego samego człowieka jak ja albo jak ty. Natomiast takim wspólnym mianownikiem jest to, że każdy chce być po prostu szczęśliwy. To jest największe pragnienie każdej osoby na świecie. W naszej szerokości geograficznej, my jako Europejczycy, na pewno jest wiele osób, gdzie rodzina, relacje, podróże, pomoc innym, czy chociażby oczywiście pieniądze powodują to, że jesteśmy szczęśliwymi osobami, albo przynajmniej pomagamy temu szczęściu. Tak więc dla każdego coś dobrego. U każdego szczęście oznacza coś innego, ale każdy chce być szczęśliwy. Natomiast, moi drodzy, u podstaw czegokolwiek w życiu, co byśmy chcieli osiągnąć, absolutnie leży zdrowie. Dzisiaj wymieniane przez wszystkie przymiotniki, my, moi drodzy goście, prowadzimy tego rodzaju prezentacje już od ponad 6 lat. Cały czas uświadamiamy, że zdrowie jest fundamentem. Dzisiaj już tego nie musimy robić. Dzisiaj obecna sytuacja jakby wymusiła na całym społeczeństwie, na całym świecie świadomość, że zdrowie jest naprawdę ważne i leży u podwalin wszystkiego, co chcemy w życiu osiągnąć. Nigdy nie byliśmy w takim momencie, w takiej sytuacji, jak jesteśmy dzisiaj. I to jest bardzo mocno uwydatnione. I tu widać właśnie, jak zdrowie jest bardzo często narażane na różnego rodzaju wyzwania cywilizacyjne. Oczywiście dzisiaj koronawirus króluje, tak, wirusy i wszelkiego rodzaju wszystkie sprawy związane z tą sytuacją. Natomiast muszę Wam zwrócić uwagę na takie bardzo prozaiczne sprawy, jak chociażby nasza żywność, to w jaki sposób się odżywiamy i co jemy. I tu nie mówię o jakichś, wiecie, szybkich fast foodach, bo to jest sprawa jasna. Natomiast ja tutaj mówię o tym, co macie w kuchni.
ponieważ śmiem zaryzykować stwierdzenie, że 95% produktów, które macie w swojej kuchni, ma w sobie różnego rodzaju konserwanty, różnego rodzaju składniki modyfikowane genetycznie, spulchniacze i różnego rodzaju dodatki, których tam nie powinno być. Tak funkcjonujemy. W sklepach też nie znajdziemy, no, ze świecą by trzeba było szukać jakichś bardzo czystych, mocnych, ekologicznych produktów. No, taka jest nasza rzeczywistość. My tak naprawdę przestaliśmy już hodować, przestaliśmy uprawiać. Produkujemy wszystko na wielką skalę. Taki jest obrazek wymowny tego mężczyzny w tym uniformie. No, kiedyś to był taki science fiction, kiedyś prowadząc tego rodzaju prezentację mówiłem, słuchajcie, no, ten człowiek opryskuje prawdopodobnie jakąś kapustę, tak? No, ale natomiast ja nie widziałem, żeby ktokolwiek na targu czy na jakimś ryneczku kupował tą kapustę tak ubrany. Rzeczywistość się zmienia. Byłem na zakupach i niektórzy ludzie wyglądali właśnie jak ten człowiek na zdjęciu, kupując produkty do swojego domu. Moi drodzy, oczywiście powszechnie panujący stres. Ja muszę Wam się przyznać, że ja lubię stres, ponieważ on mi daje siłę do działania. Taki impulsowy stres sprawia, że chce mi się wstać rano z łóżka, bo muszę coś zrobić, muszę zadbać o swoje życie. Tak więc taki impulsowy stres jest bardzo dobry, bardzo taki motoryczny. Natomiast jeżeli wchodzimy w stres długotrwały, to już jest bardzo niebezpieczne. A zobaczcie, jak wiele osób jest w ciągłym stresie, nagminnym stresie. Taki ciągły stres powoduje to, że no, rodzą się z tego tytułu różnego rodzaju depresje, nawet już fizyczne zmiany w naszym organizmie, mam tu na myśli różnego rodzaju nowotwory. I tu, żeby zobrazować ten fakt, trzymam telefon w ręku, tak? On nie waży zbyt dużo, chociaż iPhone troszeczkę waży, ale ja go w sumie nie czuję, tak? Mogę go trzymać dosyć długo. Natomiast gdybyście mi kazali go trzymać przez 2-3 godziny, prawdopodobnie bym go nie utrzymał, bo ważyłby przynajmniej ze 2 tony. Tak działa też stres. Długotrwały stres jest bardzo kancerogenny dla naszego organizmu i wyniszczający. To jest dopiero pandemia naszych czasów. I oczywiście, moi drodzy, smog. Ja nie wiedziałem, czym jest smog, bo jestem gdańszczaninem. Od ponad 4 lat mieszkam w Krakowie i dopiero się dowiedziałem, czym jest smog tutaj na południu Polski. I tutaj chciałbym Wam zwrócić uwagę na pewną statystykę. Dzisiaj te statystyki są bardzo w modzie. Ile osób zachorowało, ile osób umarło dzisiejszego dnia i tak dalej, i tak dalej. Ale musicie wiedzieć, że tylko w Polsce rocznie umiera 50 tysięcy ludzi, 50 tysięcy ludzi z powodu chorób spowodowanych smogiem. To jest przeogromna liczba. Tak więc no, to zdrowie jest naprawdę bardzo mocno nadwyrężane. Do tego dokładając na taki mikrokosmos naszą florę, która jest takim miejscem zamieszkania wielu różnych fajnych żyjątek, które są zobrazowane na tym slajdzie, taki, jak to doktor Kardasz mówi, no, większość z nas ma takie wewnętrzne, bardzo bogate życie. I tutaj to też ma ogromny wpływ na nasze zdrowie. Przede wszystkim na różnego rodzaju alergie, różnego rodzaju takie dysfunkcje naszego organizmu. 9 na 10 osób ma w swoim organizmie różnego rodzaju pasożyty. Często myślimy o tym, żeby odrobaczać nasze pociechy, mam tu na myśli zwierzęta, pieski, nie dzieci, pieski, kotki i tak dalej, natomiast często zapominamy o sobie. Moi drodzy, i tutaj jeżeli uzmysłowimy sobie fakt, że nasz organizm jest zbudowany z bilionów komórek, które wymieniają się co 7 lat, ponoć u mężczyzn co 8 lat, to nagle zdajemy sobie sprawę, że nasz organizm jest w ciągłej budowie. Nagle zdajemy sobie sprawę z tego, że ten budulec, który wkładamy do naszego organizmu, ma wpływ. Komórki się wymieniają co 7 lat, ale nie tak, że wiecie, ja za 7 lat będę, nie wiem, szczupłym, zbudowanym, wysokim szatynem. No nie, tak to nie działa. Działa to całkowicie płynnie, tak? Te komórki się wymieniają na bieżąco, natomiast te nowe komórki, które się rodzą, one są już troszeczkę upośledzone o nasz styl życia, o to, w jaki sposób funkcjonujemy, co jemy, jak traktujemy siebie, jak traktujemy własne ciało. I tutaj ta świadomość takiego naszego ciała, którego można porównać do ciągle budującego się domu, sprawia, że naprawdę budulec, który dostarczamy naszej budowli, mam tu na myśli nasze ciało, naprawdę ma znaczenie. Bo nikt z nas by nie postawił domu na niesolidnych fundamentach z jakichś kiepskich materiałów. Wszyscy staramy się stawiać domy bardzo mocne, odporne na różnego rodzaju czynniki zewnętrzne. Tak samo powinniśmy potraktować nasz organizm. Tym bardziej w czasach dzisiejszych, gdzie świat nam pokazał, że wiele osób no, bardzo jakby podchodziło
we frywolny sposób do własnego organizmu. Dzisiaj to jest jeszcze bardziej uwydatnione, że to paliwo, które dostarczamy do naszego organizmu, ten budulec musi być jak największej jakości. No i tutaj mamy niesamowite wyzwania, ponieważ potrzebujemy bardzo dużo różnego rodzaju budulca, tak jak minerały, witamina, aminokwasy, oleje, omegi i tak dalej, różnego rodzaju białka. No ale zwróćcie uwagę na tą tabelę, te składniki odżywcze w naszym pożywieniu coraz bardziej znikają. I tutaj taki nasz polski ziemniak, bo my jako naród ziemniaczany bardzo uwielbiamy ziemniaki, stracił 78% wapnia na przestrzeni lat. Rekordzistą jest banan, który stracił 95% witaminy B6. No to są badania, które kiedyś przeprowadzono, teraz nie mamy aktualnych badań, natomiast to wskazuje na jeden fakt, że tak naprawdę spożywamy żywność, która tak naprawdę utraciła swoją taką wiarygodność, wręcz bym powiedział. No, dużo tych składników, które powinno w niej być, już jej nie ma po prostu. I tu nie ma, wiecie, to nie jest bez wpływu na nasz organizm. Zauważcie, że w latach 60. 37% osób umierało z powodu chorób cywilizacyjnych. Choroby krążenia, nowotwory, różnego rodzaju udary. W latach 60. 37%. W czasach obecnych jest to 74% zgonów spowodowanych chorobami cywilizacyjnymi. Oczywiście ten smog też tutaj się wlicza. Choroby krążenia, udary, nowotwory, tego typu sprawy powodują, że 74% naszego społeczeństwa umiera. Tak więc statystyki są zatrważające. Tutaj też jest taki schemat, który obrazuje korelację między ubytkiem wartości odżywczych w naszym pożywieniu w stosunku do tego, jak rosną zgony z powodu chorób cywilizacyjnych. Korelację widać jasno. I tutaj ja się kiedyś zastanawiałem, moi drodzy, jak to jest, że nasz świat bardzo mocno pędzi do przodu. Wszystko się rozwija na maksa. Każda dziedzina naszego życia bardzo szybko się rozwija. Nigdy wcześniej świat się tak nie rozwijał szybko jak teraz, aczkolwiek teraz całkowicie stanął. I tutaj też medycyna, farmacja, za której jestem mega wdzięczny, bo bardzo mocno o nas dbają, też bardzo mocno się rozwija. Natomiast dlaczego mimo wszystko zgony z powodu chorób cywilizacyjnych rosną? Ja kiedyś doszedłem do wniosku, że wiecie, patrząc pod kątem biznesowym, każdy biznes potrzebuje klienta. Jeżeli jest klient, biznes ma dochód. Jeżeli tego klienta nie ma, tego dochodu ten biznes nie ma. Farmacja i cała ta branża, oczywiście dla nich klientem jest ktoś, kto się leczy. A znowuż, pacjent wyleczony to jest klient stracony. Taka branża nie otrzymuje wtedy swojego dochodu. Dlatego też śmiem zaryzykować stwierdzenie, to jest moje osobiste zdanie, że pod kątem biznesowym tej branży w sumie nie powinno zależeć na tym, żeby kogokolwiek wyleczyć, tylko leczyć tak długo, jak się da. Utrzymać tego klienta tak długo, jak się da. Bo to jest ogromne pieniądze, ogromny biznes. Moi drodzy, i tym tropem idźmy dalej, bo chcemy bardzo mocno edukować na temat zdrowia, na temat wyzwań cywilizacyjnych. W związku z tym przy współpracy niesamowitej firmy, jaką jest Duolife i fundacji World Health Living Foundation, powstała kampania na rzecz świadomego życia, która robi różnego rodzaju konferencje Żyję Świadomie, na której to naprawdę jakby przyciąga bardzo wiele osób głodnych wiedzy po to, aby uzyskać coś dla siebie, żeby znaleźć jakieś rozwiązanie, żeby o siebie zadbać. To jest bardzo ważne, ponieważ ten projekt przede wszystkim edukuje właśnie na temat zdrowia, ale nie tylko takiego prozaicznego. Ja jako ignorant kiedyś myślałem, że skoro mam wszystkie kończyny całe, ręce, nogi i tak dalej, no jestem zdrowym człowiekiem. Natomiast zdrowie to jest taki ogromny obszar, który dotyczy bardzo wielu dziedzin naszego życia. To jest oczywiście świadome odżywianie, to jest oczywiście sprawność fizyczna, to jest oczywiście zadbanie o swój umysł, różnego rodzaju medytacje, o uspokojenie swoich nerwów, skuteczne oczyszczanie i oczywiście właściwa suplementacja. Tego rodzaju konferencje przyciągają bardzo wiele osób, jak wspominałem, już dziesiątki tysięcy osób jakby dowiedziało się od nas o tym, jak zadbać o własne życie, jak radzić sobie z wyzwaniami cywilizacyjnymi. Oczywiście w dzisiejszych czasach jakby przeniosło się wszystko do internetu i prawdopodobnie też będziemy organizować tego rodzaju konferencje online. I tutaj, moi drodzy, chciałbym wam zwrócić uwagę, że wiele osób z autorytetami uważa, że musimy się suplementować. Tutaj jest taka niesamowita osobistość nominowana do Nagrody Nobla, która powiedziała, ja to powiem swoimi słowami, że jeżeli lekarz mówi ci, że suplementacja nie jest ważna, powinieneś uciekać, tak?
powinieneś uciekać, bo nikt nie zadba o ciebie tak dobrze, jak ty sam o siebie nie zadbasz. To jest bardzo ważne, żeby budować tą świadomość w społeczeństwie. I naprzeciw zapotrzebowaniu właśnie tego społeczeństwa powstaje projekt z siedzibą pod Krakowem, projekt DuoLife. Każdy może z was pojechać do siedziby, jak już będzie wyremontowana, bo niestety 2 lata temu troszeczkę nam się spaliła i 2 lata trwa remont, ale jak to się mówi, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo byłem w zeszłym tygodniu w firmie, spotkałem się tam z jednym z prezesów i przeszedłem się po całym budynku, genialnie został wyremontowany. Gdyby nie ten pożar, na pewno do tego by nie doszło, a teraz naprawdę siedziba będzie niesamowicie funkcjonalna, niesamowicie taka przyjazna i oczywiście otwarta dla klubowiczów, ktokolwiek będzie chciał przyjechać, będzie mógł umówić sobie tam spotkanie, nawet z zarządem, o ile będą mieli czas, chociaż tutaj wiem, że tego już jest coraz mniej. Moi drodzy, mamy swoją fabrykę, która została zrealizowana za już ponad 50 milionów złotych w kozach, tak więc mamy całkowicie kontrolę nad produkcją, nad jakością, nad produktami, które wypuszczamy w rynek. To jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach. Tak więc jesteśmy producentem i dystrybutorem niesamowitych produktów, o których za chwilę powiem. Cały projekt został zorganizowany, stworzony z inicjatywy tych 4 dżentelmenów. Bartosz Kulikowski, Łukasz Godyń, Norbert Janeczek, Piotr Pacyga, niesamowite osobistości. Każdy z nich jest inny, każdy ma inne kompetencje, zajmuje się czymś innym, niesamowicie się uzupełniają. Dla mnie osobiście jest to poczucie takiej poczucie ogromnego bezpieczeństwa, bo wiem, że jeżeli nawet jeden z nich zniknie i wyjedzie na przykład na pół roku na wakacje, to jest jeszcze 3, którzy jakby kierują tym okrętem, więc to jest ogromne takie poczucie bezpieczeństwa dla mnie osobiście. Moi drodzy, oprócz tego mamy niesamowitą radę naukową z doktorem honoris causa Piotrem Kardaszem na czele. To jest bardzo ważne, ponieważ plejada gwiazd z branży farmaceutycznej, biologicznej, medycznej reprezentuje nasze produkty i trzyma pieczę nad tym, żeby te produkty były najwyższej jakości i to całkowicie czyste, nie robiące absolutnie krzywdy człowiekowi. Moi drodzy, mamy takie 5 zasad. 0 konserwantów, 0 GMO, tylko szklane opakowania, metoda IHHP, paskalizacji i kompletne składniki. Kilka słów, bo wiecie, te takie teksty 0 konserwantów, 0 GMO, to już jest takie bardzo znane, tak? Wiele osób o tym mówi, wiele osób jakby to nas zaznacza. Natomiast, jak powiedziałem na początku, ciężko znaleźć produkty, które mają 0 konserwantów i które nie mają jakichś składników genetycznie modyfikowanych. Naprawdę ciężko. Nasze produkty są całkowicie czyste od konserwantów i od genetycznie modyfikowanej żywności. Jeżeli chodzi o płynne produkty, pakujemy je w szkle, ponieważ szkło nie wchodzi w interakcję z produktem. Wszystkie inne tworzywa sztuczne zawsze w mniejszym lub większym stopniu wchodzą w tą reakcję z produktem. I tutaj też jest ważne, ponieważ nasza metoda paskalizacji, która powoduje, że nie musimy mieć żadnych konserwantów, to jest taka metoda, która pod ogromnym ciśnieniem tak stłamsza produkt w takich kadziach w temperaturze około 40 stopni. W związku z tym ten produkt, jak tam w swoim języku mówię, jest zahibernowany. I właśnie pakowany jest w szkło, żeby żadne związki nie wchodziły w interakcję z tym produktem. Jeżeli chodzi o kompletne składniki, pozwólcie, że opowiem Wam to na przykładzie jednego z produktów. Moi drodzy, to co ważne, my jesteśmy całkowicie transparentni. Jako jedni z niewielu na rynku europejskim wprowadziliśmy taką modę na etykietę Clean Label, czyli taką czystą etykietę, na której piszemy faktycznie to, co jest w produkcie. Czego jest najwięcej, czego jest najmniej, tak żeby konsument, który otrzyma do swojej ręki nasz produkt, był całkowicie pewny, że trzyma niesamowitą jakość w ręku i że ten produkt naprawdę jest w stanie sprawić, że poczuje się lepiej, czy będzie miał po prostu lepsze samopoczucie. Moi drodzy, to jest bardzo ważne, że mimo, że jesteśmy młodą firmą, bo jesteśmy na rynku troszeczkę ponad 6 lat, ale już po roku działalności firmy monitorujące ten rynek nas zauważyły i nagrodziły różnego rodzaju nagrodami, certyfikatami i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, bardzo się spieszę, bo chcę dużo powiedzieć, a mamy bardzo mało czasu. Między innymi mamy certyfikat FDA dopuszczający do sprzedaży na rynku amerykańskim. To się rzadko zdarza. Bardzo mało firm polskich taki certyfikat ma, tym bardziej, jeżeli chodzi o suplementację. Nasze portfolio produktów już jest bardzo mocno rozbudowane. Pozwólcie, że nie będę mówił o wszystkich produktach, bo nie mamy na to czasu. Skupię się tylko przede wszystkim na tych produktach, które są dzisiaj bardzo niezbędne i bardzo takie zapotrzebowanie na nie jest bardzo duże.
bardzo takie, które osoby chcą jak najwięcej pozyskać. Oczywiście flagowa to jest witamina C. Tak więc po kolei, moi drodzy. Przede wszystkim Duo Life dzień i noc. Ja zawsze sobie tak pstrykam tymi slajdami, ponieważ jest to pakiet. Nie sprzedajemy tego na sztuki. Jest to pakiet Duo Life dzień i noc. Biała butelka jest na dzień, czarna jest na noc. To jest pierwszy produkt, który rozdziela metabolizm naszego ciała, funkcjonowanie naszego ciała od dnia i nocy. Tak więc pierwszą butelkę, kieliszek rano, czarną butelkę, kieliszek wieczorem. Moi drodzy, to jest pierwszy produkt, który łączy w sobie trzy grupy roślin. Zioła, warzywa i owoce. Nie ma takiego produktu na rynku suplementacyjnego, który łączyłby te trzy grupy roślin. To jest bardzo ważne, że pod tym kątem także, że jest całkowicie pozbawiony oczywiście jakichkolwiek konserwantów. Wszystko jest totalnie zbadane pod kątem czystości, tak więc nie ma też żadnych składników genetycznie modyfikowanych. To, co ważne, to to, że jesteśmy bezkonkurencyjni, jeżeli chodzi o ten produkt i w dzisiejszym czasie produkt bardzo ważny, ponieważ dostarcza wszystkiego tego, czego nie ma w naszym pożywieniu. Uzupełnia po prostu niedobory w naszym pożywieniu. Jest takim uzdatniaczem naszego pożywienia. Moi drodzy, oczywiście witamina C. Na dzisiaj to jest must have. To jest produkt pożądany przez praktycznie, no można nawet stwierdzić, zaryzykować takie stwierdzenie, że przez każdego obywatela naszego kraju, Europy i świata. Witamina C, która bardzo mocno buduje naszą odporność. I teraz o co chodzi z tą witaminą C? Dzisiaj też rozmawiałem z jednym z kolegów, mówił mi: Tomek, dobra, ale czym się różni ta witamina C od witaminy C w aptece? Moi drodzy, od tej za 2 złote. Moi drodzy, witamina C kupowana w aptece, taka bardzo tania, można powiedzieć, chemicznie wytworzona, jest właśnie chemicznie wytworzona. Stosując ją w większych ilościach, tak naprawdę można sobie zrobić krzywdę, bo można też w jakiś sposób narazić swoje nerki. Natomiast dobrą witaminą C jest już kwas L-askorbinowy, to jest taka otoczka witaminy C, to jest już dobra witamina C, którą można kupić w sklepach ze zdrową żywnością, którą można kupić już też także w aptekach. Natomiast ona jest w sposób sztuczny wyekstraktowana ze swojego środowiska. Witamina C w przyrodzie nie występuje w proszku i uwaga, nie występuje w tabletkach. Nikt witaminy C nie wyciska z roślin w tabletkach. Witamina C w przyrodzie występuje w płynie. I chodzi o to, że oprócz witaminy C w tym płynie jest także bardzo dużo flawonoidów, różnych innych związków, których nie jestem w stanie wymówić. I chodzi o to, żeby ta witamina C była w swoim naturalnym środowisku całkowicie kompletna. Dlatego my naszą witaminę C mamy z wyciągu z aceroli, z dzikiej róży, jagody kamu-kamu, która jest rekordzistką, jeżeli chodzi o zawartość witaminy C. Tak więc to, że ta witamina ma swoje naturalne otoczenie, pozwala naszemu organizmowi dużo bardziej ją przyswoić i sprawia, że ta witamina C jest dużo bardziej skuteczna i spełnia swoją funkcję ochronną dla naszego organizmu. Chlorofil jest produktem, jeżeli mówię tutaj o dotleniu krwi, o to, żebyśmy mieli więcej energii. Jest bardzo ulubionym produktem sportowców. Bardzo mocno tak sprawia, że człowiek jest, no mówiąc brzydko młodzieżowemu, nakręcony. Ja ten chlorofil piję cały czas, po prostu rozsieczając go sobie z wodą. Oczyszcza organizm i poprawia jakość krwi pod kątem dotlenienia tej krwi. Aloes, na temat aloesu naprawdę powiedziano już bardzo wiele, wszyscy wiedzą, czym jest aloes, a aloes, to co chciałem powiedzieć, to bardzo wpływa na odporność naszego organizmu i oczyszczanie naszego organizmu z toksyn. Taką ciekawostkę wam powiem, że aloes bardzo mocno naprawia nasz układ pokarmowy, ten tutaj początkowy, regenerując właśnie ten układ, więc ja spożywam aloes na noc, żeby już tam później nic, że tak powiem kolokwialnie, do siebie nie wrzucać. Moi drodzy, kolagen, ulubiony produkt przez panie, natomiast to jest troszeczkę też takie błędne myślenie, ponieważ produkt bardzo mocno reguluje ruchomość naszych stawów, elastyczność ścięgien i tak dalej, ponieważ ma bardzo dużo glukozaminy w sobie i kolagen oczywiście, jak sama nazwa mówi. Dlaczego jest lubiany przez panie? Ponieważ można ten produkt stosować także zewnętrznie, robić sobie maseczki, jest bardzo dużo kwasu hialuronowego. Tak więc produkt bardzo pożądany przez wszystkich, przez mężczyzn, przez kobiety i to był do niedawna nasz flagowy produkt. Dzisiaj flagowym produktem oczywiście jest witamina C. Moi drodzy, keratyna, pierwsza na rynku keratyna w płynie i to też jest bardzo taka ciekawostka, że doposażamy nasze włosy, dbając o ich jakość od wewnątrz, spożywając produkt w płynie, który wpływa na jakość naszych włosów. Moi drodzy, MyBlood, produkt, który poprawia jakość naszej krwi,
i całego układu krążenia. Genialny produkt, który w momencie nabycia część dochodu z tego produktu idzie na niesamowitą akcję krewniaków, którzy no tak naprawdę wspieramy krwiodawstwo. Produkt bardzo taki uzupełniający także niedobory jak Dual Day i Noc, tyle że bardziej nastawiony na jakość naszej krwi. Moi drodzy, Prostik, genialny produkt połączony razem z kolagenem w płynie, który wpływa genialnie na cały ośrodek ruchu. Sportowcy uwielbiają nasz produkt w postaci kapsułek Prostik właśnie połączony z kolagenem, ponieważ pomaga im to w regeneracji swojego ciała, przede wszystkim u tych osób, które są no, wręcz sportem, jakby zajmują się wyczynowo. Moi drodzy, Borelis, must have na dzisiejsze czasy. Borelis, który bardzo mocno wpływa na różnego rodzaju wirusy, grzyby, pasożyty, alergie, usuwanie tego mikrokosmosu z naszego organizmu. Oczywiście produkt jest dedykowany do tego, aby wspomagać leczenie boreliozy, natomiast ja osobiście, czy też moja rodzina, często wspieramy się Borelis Pro w momencie, kiedy mamy jakiś katar, przeziębienie. Tak więc produkt na dzisiejsze czasy no, musi być w każdym domu, żeby wspierać naszą odporność i usuwać wszystkie te rzeczy, które w naszym organizmie nie powinny być. Od wirusów poprzez grzyby, pasożyty, różnego rodzaju bakterie. Moi drodzy, ProSelect, produkt genialnie oczyszczający wątrobę, oczywiście jest nastawiony na to, aby wspomagać leczenie różnego rodzaju nowotworów, natomiast genialnie oczyszcza wątrobę z toksyn. To jest bardzo mocny produkt, gdzie w połączeniu razem z DuoLife na noc generalnie działa jak taki zdwojony kombajn, który oczyszcza genialnie nasz organizm z toksyn w trakcie snu. Moi drodzy, Procardiol, sprawa związana z całym układem krwionośnym i bardzo mocno wpływa na jego jakość. Mówię naprawdę po kilka słów na temat każdego produktu, bo jest ich sporo. Promigren, który wpływa na jakby złagadzanie aur migrenowych. No niestety tutaj panie najczęściej zapadają na tego rodzaju schorzenie. No jest to bardzo dolegliwa taka sprawa. Tak więc promigren nie uśmierza całkowicie bólu w trakcie migreny, ale stosowanie długotrwałe promigrenu sprawia, że te aury migrenowe po prostu przychodzą rzadziej. Prolaxin, produkt właściwie wskazany zawsze, bez względu na okoliczności. Każdy z nas lubi być uśmiechniętym, zrelaksowanym i to jest taki nasz bardzo naturalny antydepresant, można zaryzykować takie stwierdzenie, który uspokaja na wesoło. Doktor Kardasz powiedział, że no, kolor opakowania czy szata graficzna jest całkowicie przypadkowa, aczkolwiek produkt bardzo fajnie wpływa na poziom libido u mężczyzn, ale u kobiet także, bo wiadomo, że kobieta zrelaksowana, no to tak powiem, jest zawsze uśmiechnięta, tak? ProSlimmer, produkt, który nie odchudza tak do końca, produkt raczej, który sprawia, że mamy mniejsze łaknienie i który uelastycznia naszą skórę, tak więc bardzo mocno wspomaga osoby, które są na diecie. Moi drodzy, Prodeacid, produkt, który reguluje naszą gospodarkę zasadowo-kwasową. Prochol, który reguluje cholesterolem w naszym organizmie. Proszugar, który mocno reguluje poziom cukru we krwi. Liquid Oil. Następny produkt, który musi się znaleźć w każdym domu w dzisiejszych czasach. Produkt, który naprawdę bardzo mocno dba o naszą odporność. To jest mieszanka 13 olejów, ale to, co jest najważniejsze, ma naturalną witaminę K2, MK7 i witaminę D3. To są bardzo popularne witaminy, reklamowane w telewizji już chyba od 2 lat, tyle że te reklamowane w telewizji są z reguły wytwarzane chemicznie. Bardzo ciężko uzyskać te witaminy w sposób naturalny. Nam się udało przy oczywiście też równowadze kwasów omega-3, omega-6, 9. To jest produkt, który ogromnie wpływa na naszą odporność. To także powinno się znaleźć w każdym domu obecnie, tak samo jak San Vital, czyli taki żel, można zaryzykować stwierdzenie, że syropek dla dzieci. On wspomaga jakby radzenie sobie z kaszlem, natomiast niekoniecznie wpływa w 100% na kaszel, ale przede wszystkim na układ immunologiczny. To jest bardzo ważne w dzisiejszym momencie, w którym się znajdujemy. Mimo, że to jest produkt dedykowany dla dzieci, ja też go spożywam i cała moja rodzina, tak więc mamy portfolio produktów, które bardzo mocno wzmacniają naszą odporność po to, aby mieć tą tarczę antywirusową w tym momencie, w którym jesteśmy. Moi drodzy, produkt ProOptical to jest pierwszy produkt, który jest zbudowany ze składników, które mają badania kliniczne, tak więc genialny produkt, jeżeli chodzi o jakość Twojego wzroku. Ja byłem zaskoczony, bo myślałem, że będziemy wprowadzać coś na oczy, wiedziałem. Myślałem, że to będą różnego rodzaju krople.
Kiedy się dowiedziałem, że to będą kapsułki, do głowy by mi nie przyszło, że coś, co połknę, będzie wpływało na mój wzrok. Produkt genialny, przetestowany przez całą moją rodzinę, przez moją mamę i między innymi. Tak więc produkt, który sprawia, że osoby naprawdę zaczynają lepiej widzieć i te jakieś takie skazy wręcz się cofają. Moi drodzy, firma, aby zadbać o nas, przygotowała 13 pakietów tematycznych pod kątem naszych produktów, pod kątem z naszych produktów, pod kątem różnego rodzaju wyzwań, z którymi się człowiek mierzy. I tak mamy pakiet na przykład energia, pakiet na wzrok, na oczyszczanie i oczywiście pakiet na odporność. 13 takich pakietów do wyboru. Każdy może sobie wybrać coś, co go interesuje już w gotowym zestawie produktów. To jest bardzo ważne. Wyszliśmy także też na rynek z taką marką żywieniową, wypuszczając zdrowe przekąski. Bardzo mocno pędziliśmy. Wszyscy byli zabiegani. Nie było czasu zjeść, zatrzymać się, więc wyszliśmy naprzeciw temu zapotrzebowaniu i tak naprawdę wiele osób z nas, którzy zajmują się tym projektem, mają batony w samochodzie, mają w torbie, żeby gdzieś zdrową przekąskę po prostu przekąsić. I oczywiście śniadania Big Crunche, które są genialne. Ja oczywiście nie jestem obiektywny, no bo reprezentuję ten projekt, ale muszę Wam powiedzieć, że nie znalazłem na rynku lepszej mieszanki, jeżeli chodzi o crunche. To jest całkowicie pozbawiony jakichkolwiek konserwantów produkt, robiony ręcznie, gdzie składniki prażone są osobno, a nie razem. Genialny produkt, jeżeli chodzi o nasze śniadanie, pożywienie z samego rana po przebudzeniu. Moi drodzy, i nowa nasza marka, którą wprowadzamy już przez jakiś ostatni czas, Beauty Care. Beauty Care to nasze kosmetyki produkowane w naszej fabryce. I dlaczego pojawiają się tutaj butelki? Ponieważ nasze kosmetyki są na podstawie naszych suplementów. Chcemy doposażać nasz organizm od wewnątrz i od zewnątrz prawie identycznymi składnikami. Oczywiście, jeżeli chodzi o kosmetyki, zostały tam też dodane składniki kosmetyczne. I tak, jeżeli chodzi o aloes, przy akompaniamencie butelki z aloesem wprowadzamy żel do kąpieli. Jeżeli chodzi o chlorofil, to jest peeling cukrowy do ciała. Najlepiej stosować na sucho, ponieważ ma niesamowite olejki eteryczne. Ta skóra jest tak fajnie natłuszczona po tym peelingu. Oczywiście później spłukujemy. Jeżeli chodzi o kolagen, masło do ciała i słuchajcie, to jest niesamowita historia, bo ja jakby stroniłem od różnego rodzaju kremów, nienawidziłem się smarować. Natomiast niestety mam już swoje lata i stwierdziłem jakiś czas temu, kilka lat temu, że jednak muszę się przemóc i zacząć się czymś smarować. Kupowałem sobie różnego rodzaju kremy. Miałem taki swój ulubiony, kupowany w Saforze. No i w pewnym momencie mi się skończył i nie miałem się czym posmarować. No ale tutaj moje dziewczyny używają kolagenu już jakiś czas. No i spróbuję. A że powierzchnię smarowania mam dość sporą, więc coraz więcej tego kolagenu schodzi. I moi drodzy, ja już nie wrócę do czegoś innego. Ja jestem w szoku po prostu, bo ja nienawidzę tłustych rzeczy. I ten kolagen jest genialny. Raz, że moja skóra wygląda świetnie, w ustach faceta, ja wiem, że to może brzmić dziwnie, ale faktycznie tak jest. Moi drodzy, oczywiście witamina C, rąk, który jest genialnie, tak bardzo mocno ochronny, chroni nasze ręce przed czynnikami zewnętrznymi. W dzisiejszych czasach to jest bardzo ważne. Keratyna, nie na darmo pojawia się tutaj znowu butelka, bo na podstawie tego produktu wypuściliśmy maskę i szampon keratynowy do tego, aby zadbać o włosy właśnie z zewnątrz. Tak więc widzicie, drodzy Państwo, że idziemy w tą stronę, żeby doposażyć człowieka w podobne albo i te same składniki od środka i od zewnątrz. Moi drodzy, i nasz hit, który jest w sprzedaży przez ostatnie 2 tygodnie, pasta na dzień i na noc. Tutaj wypada troszeczkę więcej powiedzieć. Nie będę wchodził w szczegóły, bo jak powiedziałem, nie mamy czasu, ale jest to pierwsza pasta na rynku w naszej branży, która rozdziela znowuż nasz organizm na dzień i na noc. Pierwsza biała pasta stosowana rano ma nas odświeżać, nasz oddech, natomiast druga wybiela w czasie snu nasze zęby. Moi drodzy, są tutaj naprawdę takie składniki kosmiczne, jak szkło wulkaniczne, czy chociażby węgiel bambusowy, czy ekstrakt z amli, więc naprawdę produkt genialny, ale ja jako użytkownik tego produktu muszę Wam powiedzieć, że naprawdę dużo bardziej odświeża i trzyma swój, że tak powiem, aromat, niż zwykła taka pasta, oczywiście, która ma zawartość fluoru i jest bardzo miętowa, gdzieś ten smak później znikał. Nasza pasta jest wolna od fluoru, nie ma do końca smaku miętowego, ale taki bardziej owocowy, jest generalnie, genialna pod kątem odświeżenia. Dużo bardziej trzyma swój styl, aromat.
Moi drodzy, mamy też produkty do użytku naszego domowego pod kątem środków czystości. Uwaga, oparte na bakteriach. Ja wiem, że wirusy i bakterie to dzisiaj tak budzi przerażenie, ale to oparte są na tych dobrych bakteriach. Całkowicie wolne od chemii, niemalże w 100%. I może ten widok tych karnistrów tutaj może przerażać, że to jakieś tam wielkie butle, bo ja byłem przerażony, jak pierwszy raz zobaczyłem ten slajd, jak wprowadziliśmy ten produkt na rynek. Natomiast to są małe buteleczki 125-litrowe, gdzie to jest tak troszeczkę nie po polsku, wysoce skoncentrowany koncentrat. Z tego koncentratu możemy zrobić od 25 do 35 litrów gotowego produktu. Moi drodzy, jesteśmy partnerami wielu, wielu, wielu drużyn sportowych w różnych dziedzinach sportu. Wiele osób, celebrytów, osób, aktorów, osób znanych z pierwszych stron gazet rekomenduje nasze produkty. Wszyscy nie zmieściliby się na tym slajdzie. Tym bardziej, że jesteśmy oficjalnym partnerem Polskiego Związku Narciarskiego, Polskiej Federacji Tańca, Polskiego Związku Kickboxingu, Polskiego Związku Karate Tradycyjnego i partnerem Mercedesa. To akurat nie jest nasz produkt jeszcze. Natomiast jesteśmy właśnie partnerem strategicznym Mercedesa, jesteśmy partnerem strategicznym Jaguara i także BMW. Moi drodzy, to co jest ciekawostką to to, że nasze produkty są reklamowane w salonach właśnie Mercedesa i Jaguara. To się nie zdarzyło nigdy wcześniej. Nigdy wcześniej Mercedes sobie nie pozwolił na to, aby rekomendować produkty niezwiązane z ich marką. Dlatego to też jakby jest uznanie dla naszej jakości, bo z tego co wiem, to Mercedes nawet musiał uzyskać pozwolenie ze Stuttgartu, żeby w ogóle coś stało w salonie Mercedesa niezwiązane z Mercedesem. Moi drodzy, jesteśmy widoczni praktycznie we wszystkich już czasopismach, które można dostać na rynku tradycyjnym gdzieś w Empiku. Są to oczywiście nieraz artykuły sponsorowane, nieraz reklamy, ale często zdarzają się artykuły, które wychwalają nasze produkty i ich jakość. Oczywiście to, co mnie napawa dumą, to to, że mamy swoje pismo, Duo Life Magazine, który traktuje na temat trzech dziedzin zdrowia, edukacji i biznesu, który można nabyć w Empiku na dziale gospodarka. Obok Forbesa leży nasz Duo Life Magazine, tak więc mamy własne pismo, które jest bardzo poczytne. Gdyby nie było go już w Empiku, można go kupić poprzez swój sklep internetowy. Moi drodzy, i to jest to, do czego tak naprawdę przechodzimy i po co tak naprawdę się spotkaliśmy tutaj w dzisiejszych na dzisiejszym prezentacji. Możliwości finansowe. Tak wam powiedziałem, moja arogancja była bardzo wielka kiedyś. Dla mnie zdrowie po prostu było, mi dane, jest i tyle. Nie zwracałem na to uwagi, tak wam powiedziałem, skoro uważałem, że wszystkie kończyny mam, dobrze się czuję, to jestem zdrowy. Ale zdrowie to jest faktycznie wiele dziedzin naszego życia i tu mam na myśli zdrowie finansowe. Połączenie słowa zdrowie i finansowe dzisiaj ma całkiem inny wymiar. I tutaj pozwoliłem sobie wkleić pewien slajd, który obrazuje tak naprawdę to, co się dzieje w dzisiejszym momencie. Nie wiem, czy moi drodzy sobie zdajecie sprawę, czy to dociera, co w tym momencie dzieje. Oczywiście ogromna tragedia wielu osób pod kątem zachorowań, ogromna tragedia pod kątem zgonów z tego tytułu. Tak więc wirus, koronawirus wymieniany we wszystkie przypadki w telewizji to jest praktycznie tylko to. Oczywiście to jest przeogromne wyzwanie, ogromna tragedia, ale jeżeli się zagłębimy w ten temat, to co ten koronawirus właśnie robi w tym momencie z całym światem, to uzmysłowimy sobie, że świat nigdy nie był w takiej sytuacji historycznej. Nigdy. Czy to była pierwsza wojna światowa, czy to była druga wojna światowa, nigdy nie zdarzyło się tak, żeby cały świat nagle, z dnia na dzień stanął. Nigdy nie zdarzyło się takiej sytuacji, że praktycznie wielkie, ogromne branże, które były nie do ruszenia, nagle zniknęły. Wyobrażajcie sobie, że branża, która w Polsce tylko była obliczana na 100 miliardów złotych, branża turystyczna, była nie do ruszenia. Dzisiaj jej nie ma. Niemalże dzisiaj jej nie ma. Słuchajcie, to jest wręcz nie do opisania. Nie ma precedensu w historii świata, żeby coś takiego się wydarzyło jak teraz. Tak więc koronawirus, okej, ogromna tragedia. Tyle musicie sobie uzmysłowić, że wirusów mamy w sobie tysiące różnych różnicnych. On będzie, przed nim były inne, po nim przyjdą następne, ale to, co się wydarzy,
z rynkiem, z gospodarką, to będzie przeogromna recesja, do jakiej jeszcze nie mieliśmy, z jaką jeszcze nie mieliśmy styczności. Ja jestem, wiecie, troszeczkę rozemocjonowany, bo coraz głębiej wnikam w ten temat i to naprawdę napawa ogromnym przerażeniem. Wiele tysięcy ludzi z dnia na dzień straciło pracę. Wiele tysięcy ludzi dzisiaj w panice wręcz szuka rozwiązań na to, żeby się utrzymać, żeby znaleźć jakikolwiek dochód. I chcę Wam tutaj zwrócić uwagę, że temat, który Wam teraz przedstawię pod kątem właśnie biznesowym, patrząc historycznie, opierał się zawsze każdemu kryzysowi gospodarczemu. Dlaczego? Bo jest oparty na ludziach tylko i wyłącznie. Dystrybucja produktów oparta jest na ludziach. Nie trzeba mieć jakichś dużych magazynów, nie trzeba mieć zakładać firm, zatrudniać ludzi. Tak więc to jest przeogromna szansa dzisiaj dla nas wszystkich, którzy działamy w tej branży po to, aby pomóc innym utrzymać się na powierzchni, aby przy odrobinie wysiłku te osoby mogły zbudować sobie odrobinę bezpieczeństwa. To jest bardzo ważne, bo moi drodzy, naprawdę polecam się jakby zagłębić w to, co się dzieje obok całej jakby otoczki, znaczy całego epicentrum tej pandemii, co się wydarzy obok. Dzisiaj czytałem sobie jeden taki artykuł na temat Stanów Zjednoczonych. Oczywiście nie wiem, czy wiecie, ale Stany Zjednoczone już przewyższyły liczbę zachorowalności, jeżeli chodzi o Chiny. Ale tam jest jeden taki wskaźnik, który bada trendy gospodarcze w Stanach Zjednoczonych. Jeden z wielu, ale bardzo miarodajny. Otóż tam się bada co tydzień, ile osób rejestruje się jako bezrobotne. Średnia przez ostatnie lata to było około 200 tysięcy ludzi tygodniowo rejestrowało się jako osoby bezrobotne. Uwaga, za zeszły tydzień ten wskaźnik skoczył o 3 miliony. To jest najwyższy wskaźnik w historii Stanów Zjednoczonych. To oznacza, że Stany Zjednoczone czeka największa recesja, jakakolwiek do tej pory była. W ciągu jednego tygodnia zarejestrowało się 3 miliony osób jako osoby bezrobotne, a wcześniej rejestrowało się po 200 tysięcy. Naprawdę, słuchajcie, to jest przeogromny tsunami gospodarczy. Natomiast my mamy rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy szukają dzisiaj tak naprawdę ratunku dla swojego budżetu, dla siebie, dla swoich rodzin. My możemy pracować online, zresztą robimy to już jakiś czas. Możemy dystrybuować nasze produkty, o których wspominałem, zarządzając tą dystrybucją z własnego komputera. Możemy oczywiście dystrybuować produkty w taki sposób, jak chcemy, bo soft marketing na to pozwala. To są właśnie te połączone rozwiązania. Tak więc możemy dostarczać nasze produkty do takiego biznesu tradycyjnego, jakim chociażby są z apteki czy sklepy zielackie. Oczywiście fitnessy, które obecnie są też zamknięte, ale przede wszystkim najlepsza forma dystrybucji jest jeden człowiek do drugiego człowieka. Tylko że tutaj już nie są te czasy, że jeździmy z produktami, nie wiem, proponując swoim znajomym otoczeniu, tylko wszystko idzie przez internet. Każdy z nas ma swój sklep internetowy za pośrednictwem linku, który wysyłamy do finalnego odbiorcy, do naszego przyjaciela. Ten przyjaciel wchodzi na ten link zakupu, a na nasz portfel do wirtualnego biura wpada prowizja. Tak więc forma dystrybucji genialna na dzisiejsze czasy. Moi drodzy, w jaki sposób możemy zaistnieć z projektem DuoLife? W jaki sposób możemy zaproponować komukolwiek współpracę, jeżeli chodzi o nasz projekt? Oczywiście jesteśmy otwarci na klientów detalicznych, którzy płacą 100% ceny. Mamy takich klientów bardzo dużo, tym bardziej teraz, ponieważ mamy portfolio produktów, które dzisiaj jest bardzo mocno pożądane. Taki klient płaci 100% ceny. Kupuje produkty na naszej stronie, w naszym sklepie internetowym, jakkolwiek. Natomiast możemy zaproponować takiej osobie zarejestrowanie się do systemu. Samo zarejestrowanie się do systemu daje już mu obniżkę ceny o około 15-20%. Dlaczego? Ponieważ firma go wynagradza w ten sposób za to, że ma z nim kontakt, że ma jego dane osobowe w postaci maila czy numeru telefonu. Może informować go o różnego rodzaju promocjach, o różnego rodzaju nowościach, jakie wprowadza na rynek, o różnego rodzaju akcjach marketingowych. I tylko za to, że się zarejestruje, już ma taniej. Natomiast najbardziej lukratywnym sposobem na to, aby uzyskać jak najtańsze produkty, jest zarejestrować się jako klubowicz, który ma od 30 do 45% taniej dostęp do cen hurtowych. Jak te ceny wyglądają? Na przykładzie naszego portfolio, oczywiście porównując do tego, co powiedziałem przed chwilą, mamy trzy rodzaje cen. Każdy jest wolnym człowiekiem, może wybrać jakąkolwiek cenę chce. Ja szanuję każdą decyzję, aczkolwiek wydaje mi się nierozsądne byłoby, żeby nie wybrać zielonej.
Tak więc te zielone ceny są jak najbardziej takie przyjazne i no, prawidłowe. Ale jeżeli ktoś chce płacić cenę detaliczną, chce tylko jednorazowo kupić produkt, też absolutnie nie ma z tym problemu. Moi drodzy, nasz projekt jest, ma formę klubową. Tak więc w wielu klubach jest tak, że płaci się wpisowe, płaci się składki miesięczne. Natomiast u nas wygląda to całkiem inaczej. Nie ma żadnego wpisowego, nie ma żadnych składek miesięcznych. U nas po prostu trzeba kupić produkty na własny użytek i w ten sposób już rejestrujesz się jako klubowicz. Aby zarejestrować się jako klubowicz, możesz to zrobić już za 300 zł, kupując taki pakiet za 250 punktów, czyli na przykład Duolet dzień i noc, lub 3 butelki naszej krwi, My Blood, mojej krwi, twojej krwi, ogólnie czerwonej butelki. Natomiast najczęściej wybierane pakiety to są pakiety na poziomie 500 punktów i więcej. Tak najczęściej się to wybiera. Przeważnie klubowicze rejestrują się właśnie na takie pakiety, ponieważ chcą doposażyć swój organizm w produkty, swoją rodzinę i to jest jak najbardziej prawidłowe zamówienie, pierwsze zamówienie. Pierwsze zamówienie, gdzie produkty kosztują w cenie klienta preferowanego. Moi drodzy, jesteśmy klubowiczem i to nie koniec. Firma wynagradza nas za to, że dokonujemy zakupów co miesiąc. Na drugim miesiącu, jeżeli dokonamy zakupów, otrzymujemy gratis od firmy czerwoną butelkę My Blood, w drugim także, a w trzecim, przy czwartym zamówieniu, czyli w czwartym miesiącu naszej aktywności, otrzymujemy Duolife dzień i noc w prezencie. To już jest nasz flagowy produkt, który jest no, takim wręcz bardzo pożądanym produktem, który no, bardzo mocno kompleksowo wpływa na nasz organizm. Tak więc później już co miesiąc, cały czas, jak robimy aktywność na poziomie 500 punktów i więcej, otrzymujemy zawsze gratis, co sprawia, że około 1500 zł mamy do przodu. Możemy zaoszczędzić, możemy te produkty wykorzystać do konsumpcji jeszcze bardziej, poczęstować kogoś innego, sąsiada na przykład, nie wiem, dalszą rodzinę, odsprzedać lub przeznaczyć na działalność marketingową. Jeżeli mamy tą aktywność miesięczną na poziomie 250 punktów do 499, ten bonus jest proporcjonalnie mniejszy, ale oszczędność także jest spora, biorąc pod uwagę cały rok. Moi drodzy, i nie bójmy się tego stwierdzenia, cała zabawa zaczyna się tutaj. Wprowadzając 3 osoby, które kupują swój pierwszy startowy pakiet produktu, pierwszy zakup startowy, zarabiasz marżę na różnicy między swoją ceną hurtową, klubową, a ceną, jaką płacą te osoby, rejestrując się, kupując swoje pierwsze produkty, rejestrując się jako klubowicz. I to jest absolutnie model znany z rynku tradycyjnego, gdzie za polecenie firma wynagradza mnie, moją aktywność za to, że przeprowadziłem im klienta. Ja jestem akurat w Play. Gdyby ktoś był z Was z Orange, zapraszam do Playa, ja dostanę 50 zł za to, że przeprowadziłem do Playa klienta. Tyle, że Ty będziesz płacić rachunki co miesiąc. Ja już wtedy prowizji nie dostanę. I myśmy to właśnie zmienili. My rozbudowaliśmy nasz program do tego stanu, że za każdym razem te osoby, kiedy kupią jakiekolwiek produkty przez całe swoje życie, ja zawsze będę dostawał 5% wartości punktowej tych produktów. Co się dzieje dalej? Te 3 osoby wprowadzają swoje 3 na przykład, mogą prowadzić więcej, mogą prowadzić mniej. Natomiast ten schemat jest oparty o to, że każdy wprowadza 3 osoby z własnej rekomendacji. Ja już nie zarabiam prowizji z marży, bo to nie są moje osoby, natomiast te osoby robią obrót towarowy. A z tego tytułu ja dostaję 4% wartości obrotu, jaki jest na moim drugim poziomie w tej strukturze. I tak, moi drodzy, do 6 poziomu otrzymuję prowizję za obrót, jaki wykonuje się w tych poziomach, co może mi dać nawet prawie 13 tysięcy złotych prowizji. Natomiast, moi drodzy, muszę Wam zwrócić uwagę na jedną rzecz. To jest schemat, który tak naprawdę nigdy się nie wydarzy. To jest schemat czysto matematyczny, który ma zobrazować, jak buduje się strukturę organizacyjną, tak jak w każdym przedsiębiorstwie czy w każdej komórce społecznej. Dlaczego się nigdy nie wydarzy? Ponieważ on jest oparty o 2 zmienne. Jedna zmienna to to, że każda osoba zaprasza 3 osoby, czyli ja zaprosiłem 3, ta osoba zaprosiła 3 i że każda z tych osób kupiła produkt na poziomie 500 punktów. Nie więcej, nie mniej, tylko na 500. To się nigdy nie wydarzy, bo wystarczy, że ja wprowadzę 4. osobę bezpośrednio, tak więc ta struktura dużo bardziej urośnie, więc to, te pieniądze mogą być jeszcze większe. Oczywiście mogą być także mniejsze. W zależności od tego, jak ta struktura się zbuduje, niestety jest ograniczona 6. poziomem. Tak więc ta struktura przynosi Ci prowizję po to, abyś miał swoje produkty tańsze albo po to, żebyś miał swoje produkty gratis. I tutaj też mógłbyś już zacząć z czasem na tym zarabiać.
Moi drodzy, ta struktura jest ograniczona 6 poziomem, dlatego tutaj pieniądze, jakby nie można oczekiwać bardzo dużych pieniędzy i dlatego została stworzona cała ścieżka kariery, jak w każdym przedsiębiorstwie, jak w każdej korporacji, jak w każdej firmie, jak w każdej komórce społecznej, w policji, w wojsku, nie wiem, gdziekolwiek, w kościele nawet. Wszędzie można awansować, u nas także. Pierwsze stanowisko, jakie osiągasz, to lider grupy. Lider grupy to osoba, która zaprasza 3 osoby do klubu z własnej rekomendacji. I uwaga, jeżeli zrobi to w 30 dni, otrzymuje status złotego lidera grupy. To oznacza, że bierze udział w podziale 1,5% obrotu całej firmy. Obrotu, który wydarzył się zanim się zarejestrowałeś. Więc to jest niesamowita, lukratywna prowizja, która dotyczy obrotu, który nie został wykonany przez ciebie, tylko na poziomie 1500 punktów, ale całej firmy. Firma przeznacza 1,5% do podziału dla wszystkich osób, które awansują na lidera grupy w ciągu pierwszych swoich 30 dni od momentu rejestracji. Jak w związku z tym przedstawiają się prowizje? Załóżmy, wprowadzasz 3 osoby, otrzymujesz prowizję z tytułu marży, czyli różnicę między twoją ceną hurtową a ceną detaliczną, to jest około 300 zł. 5% ze struktury rabatowej, o której już mówiłem, z wartości zakupionych produktów, to jest około 75 zł. I jeden udział w podziale 1,5% obrotu firmy. To jest ruchoma prowizja, to jest około 150 zł, ponieważ tu są brane pod uwagę dwie zmienne. Ilość osób do podziału i obrót firmy, wysokość obrotu firmy. Firma, powtórzę to jeszcze raz, przeznacza 1,5% swojego całego obrotu do podziału właśnie dla osób na tym stanowisku. Moi drodzy, następne stanowisko, a tu jeszcze nadmienię, że z tego tytułu tak naprawdę twój pierwszy zakup, ten zakup startowy, produkty na start, ta inwestycja w twoje zdrowie może ci się właśnie już dzięki temu zwrócić nawet w 80-90%. Moi drodzy, następna pozycja to młodszy lider zespołu, to osoba, która już zaczyna mieć taki swój mikrozespół, to jest 8 osób, osób, które tak naprawdę chcą od życia czegoś więcej i ta osoba pomaga im osiągnąć ich cele, dzięki temu sama awansuje. Krótko mówiąc, jeżeli rejestrujesz się do klubu, aby stać się liderem grupy, rejestrujesz 3 osoby, a żeby stać się młodszym liderem zespołu, tym 3 osobom pomagasz stać się liderem grupy. To jest mega proste. Moi drodzy, następna pozycja, lider zespołu. Te wszystkie pozycje aż do kierownika mają udziały w obrocie firmy. Tak więc, moi drodzy, lider zespołu to osoba, która ma około 20 osób w swojej już ekipie, tak to nazwijmy, w swojej strukturze, którą zapoczątkowała. 1000 zł czy 2,5 tysiąca zł na stanowisku kierownika zespołu to już naprawdę nieraz robi różnicę. Ja wiem, że dla wielu to nie są duże pieniądze, 1000 zł dodatkowo, ale ja byłem w życiu w sytuacji takiej, gdzie ten 1000 zł czy 2 tysiące zł naprawdę robił różnicę. To naprawdę były pieniądze, które pozwalały mi no, w pewnych momencie nawet przetrwać. Ja, wiecie, 17 lat pracowałem w korporacji, nie mam czasu, żeby o tym dzisiaj rozmawiać, ale moja inteligencja finansowa była no, minusowa i wpadłem w pewnym momencie w taką spiralę długów, kredyt mieszkaniowy, karty kredytowe i tak dalej. I dzięki temu projektowi, zarabiając 1000-2000 tysiące dodatkowo, po prostu byłem w stanie społecznie funkcjonować. Na stanowisku kierownika zespołu, oprócz niesamowitej prowizji i już kilku jakby etapów prowizyjnych, firma udostępnia coś takiego jak bonus samochodowy, czyli dopłaca do twojego samochodu kwotę 1500 zł, jeżeli nie jest starszy niż 6 miesięcy, a jeżeli jest, ma wiek od 6 miesięcy do 3 lat, 1% jego wartości. Natomiast możesz wziąć już udział w programie flotowym za dopłatą, gdzie firma udostępnia ci na własny użytek luksusowe BMW. To jest generalnie mega luksusowy bonus. Następna pozycja to będzie menadżer regionalny. Zanim przejdziemy, chciałbym ci zwrócić uwagę, że lider zespołu zrobiony w 30 dni to nagroda 1500 zł jednorazowo. Kierownik zespołu zrobiony w 60 dni to nagroda 3000 zł jednorazowo. To jest taki medal w formie gotówki za to, że osiągnąłeś te dwa awanse właśnie w takim okresie czasu, w takim przedziale czasowym. Moi drodzy, następna pozycja, menadżer regionalny. To już jest pozycja, gdzie tak naprawdę wynagrodzenie jest na poziomie no już takiej dobrej pensji w Polsce, nawet śmiem twierdzić bardzo dobrej, na stanowisku menadżerskim. Menadżerowie otrzymują samochody już od firmy, jeżeli mogą otrzymać dopłatę oczywiście już w kwocie 2000 zł. Natomiast z reguły większość osób na tym stanowisku i wyżej decyduje się na to, aby dostać od firmy luksusowe auto. Całkowicie gratis. Na rok
użytkujesz luksusowy samochód, płacąc tylko i wyłącznie za paliwo. Nie musisz mieć zdolności kredytowej, nie ponosisz żadnych zobowiązań, ubezpieczenia, wymiana opon, przeglądy, wszystko jest po stronie firmy. Twoim zobowiązaniem jest tylko lanie paliwa. Oczywiście jak każdy program ma też swoje minusy i po roku czasu takim minusem jest, że musisz oddać ten samochód i wziąć nowy, więc jeżeli ktoś z Was przyzwyczaja się do auta, po jakimś czasie zaczyna je kochać, no to takie rozstanie boli. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że ten ból mija po jakiejś godzinie jazdy już całkowicie nowym samochodem, a nawet zmieniając markę. Moi drodzy, i jak ja mówiłem o tym, że będziemy mieli taki program, wiele osób uśmiechało się pod nosem, tak, oczywiście, to jest niemożliwe. Tu już nie ma słowa niemożliwe. Wiele osób odebrało swoje samochody służbowe, tak to nazwijmy, na własny użytek, luksusowe samochody. Ponad 350 aut jeździ po naszych drogach, po naszych ulicach, więc tu już nie ma obszaru na jakiś uśmiech, że się nie da, bo się da, bo jest na to dowód, społeczny dowód słuszności. Wiele osób, wielu moich przyjaciół jeździ samochodami, zamienia firmy. I tutaj muszę Wam pokazać jeden slajd. Ja także zostałem nagrodzony takimi samochodami. Z tym się wiąże no, taka dosyć fajna historia. Pierwszym Mercedesem, jaki w ramach bonusu samochodowego sobie nabyłem, to był ten Mercedes 4-letnia E-klasa. Słuchajcie, to spełniłem swoje marzenie, ponieważ ja 17 lat pracowałem w korporacji PepsiCo, pewnie większość z Was wie. I jak mówiłem moim znajomym, moim kolegom w pracy, mówię, słuchajcie, rusza genialny projekt, będziemy jeździć Mercedesami, będziemy wolni, będziemy zarabiać pieniądze, będziemy razem podróżować, zróbmy to razem i tak dalej. No to się oczywiście moi koledzy uśmiechali pod nosem, jeden z nich powiedział, mówi, Tomek, jak będziesz miał tego Mercedesa, to przyjedź i pogadamy. Tak więc no, to było na samym początku, jeszcze nie wiedziałem, że będę miał Mercedesa, wiecie, mieliśmy tylko wizję, bo to było jakieś 6 lat temu, ale minęły 2 lata i postanowiłem się zwolnić z pracy i zająć się już tylko projektem Duo Life i wtedy byłem na stanowisku, uwaga, kierownika zespołu na pograniczu menadżera. I stwierdziłem, że stawiam wszystko na jedną kartę, że chcę być wolnym człowiekiem, że chcę się zaangażować na 100% i za ostatnią zdolność kredytową kupiłem właśnie tego Mercedesa. Tu moi niesamowici przyjaciele z Rybnika, Basia i Sebastian doskonale pamiętają ten moment, bo żeśmy świętowali i też oklejali ten samochód w Rybniku, także to były no genialne czasy. Natomiast ostatnie moje zwolnienie lekarskie i podpisanie wypowiedzenia przyjechałem jakby dokonać do firmy właśnie tym Mercedesem. I tam oczywiście zaskoczenie i tak dalej. Moi koledzy byli na papierosie, akurat pozjeżdżali wszyscy z rejonów. Ja byłem takim key account managerem, który obsługiwał wielkie hale powierzchniowe jak Auchan, Tesco. Miałem tam kolegów z detalu. Posadziłem mojego szefa za kierownicą, on się tam przyjechał między ciężarówkami Pepsi. I mówię do moich kolegów, słuchajcie, no przyjechałem Mercedesem, więc chyba porozmawiamy na temat projektu, bo żeście mi to obiecali 2 lata temu. No oczywiście żarty, ale jeden z kolegów powiedział, mówi, Tomek, ja pamiętam twoje takie mega marzenie, że ty chciałeś mieć 3 Mercedesy. I powiedział wtedy, że jak będziesz miał 3, to przyjedź, to pogadamy. No i słuchajcie, niesamowita historia, bo wtedy jak ja kupowałem tego Mercedesa, oczywiście całkowicie finansowanego przez firmę Duo Life, bo ja miałem ratę 1430 zł, a dostawałem 1500 zł miesięcznie na ten samochód, awansowałem, stawiając więcej pieniędzy, bardzo płaciłem i sprzedając go bardzo zarobiłem nawet na tym. Natomiast nie było tego jeszcze programu, gdzie firma dawała samochody w prezencie. I półtora roku później wprowadziliśmy ten program flotowy i ja i mój przyjaciel Norbert Warzyszyński, jako że mieliśmy najwyższe stanowiska w firmie, zapoczątkowaliśmy ten program, jeżeli chodzi o Mercedesa i w styczniu otrzymaliśmy 2 nowiutkie E-klasy. To jest ta czarna E-klasa z kokardą po prawej stronie. Tu obok niej stoi właśnie ta stara moja E-klasa. My wtedy z Norbertem postanowiliśmy oddać nasze samochody naszym partnerkom. Tak więc ja przekazałem mojej Moni mojego Mercedesa, którym jeździłem wcześniej. Tyle, że Monia od stycznia do lipca zrobiła stanowisko menadżera i w lipcu odebrała swojego Mercedesa, białą C-klasę. Nagle w jednym momencie w garażu miałem 3 Mercedesy. Słuchajcie, no, niesamowita historia. Zrobiłem zdjęcie. Wysłałem, bo mam taką grupę messengerową z kolegami z PepsiCo, niektórymi, wysłałem im zdjęcie z napisem, chłopaki, mam 3 Mercedesy, porozmawiamy? No, już się nikt nie odezwał, więc raczej chyba dalej nie są gotowi. Następnym moim samochodem, który otrzymałem z ramienia firmy, to ta biała E-klasa, już bardzo mocno wyposażona. Rok temu no, byłem przeszczęśliwy, ponieważ spełniłem swoje największe marzenie,
motoryzacyjne, jeździłem S-klasą w longu, całkowicie wyposażoną, no słuchajcie, genialny samochód, jak się oglądałem do tyłu, tylko kominka brakowało z tyłu, nawet często żałowałem, że nie siedzę z tyłu, tylko siedzę za kierownicą. Tak więc, moi drodzy, naprawdę genialny samochód. Dzisiaj jestem szczęśliwym posiadaczem też S-klasy, tyle że tym razem sportowej, S-klasy coupé. No i powiem Wam szczerze, mam mieszane uczucia co do samochodu, który lepszy. No, większość osób nagle się ujawniła, że no, w tamtym wyglądałem troszeczkę na starszego, teraz wyglądam bardziej sportowo, więc jest lepszy. Ja nie do końca jestem przekonany, no ale moi drodzy, za rok i tak będzie zmiana. I teraz dlaczego to Wam pokazuję? Możecie mieć takie przeświadczenie, że wiesz, Tomek, ty już tyle lat to robisz, to znaczy tyle, no, raptem 6, no nie wiem, no, jesteś łysy, to ci wyszło i tak dalej, no, jakby, no, chwalisz się. No tak, chwalę się, ale chwalę się z jednego powodu. Bo dzisiaj zajmuję stanowisko wiceprezydenta klubu Duolife, ale nie zawsze tak było. 17 lat pracy w korporacji i przez te 17 lat chciałbym pokazać Ci moje samochody służbowe. Pierwszym samochodem była taka ciężarówka z logo Lejsa. Pewnie nieraz widziałeś ją na ulicy. Następnym samochodem służbowym, już takim osobowym, kiedy awansowałem na stanowisko key account representative, takiego przedstawiciela do spraw kluczowych klientów, to było Renault Kangoo, którym jeździłem 4 lata. Każdym samochodem służbowym jeździłem 4 lata, bo w PepsiCo się wymienia samochody co 4 lata. Następny był Opel Combo, później znowuż był Opel Combo i ostatnim samochodem służbowym, jakim jeździłem, to był Citroen Berlingo i ten Citroenem jeździłem już, robiąc także projekt Duole. Jeździłem nim tylko 2 lata. Tak więc, moi drodzy, chcę Wam tym pokazać, że to nie jest tak, że ktoś jest namaszczony, że ktoś ma jakieś większe zdolności lub mniejsze. To naprawdę robi różnicę. Ten samochód, a te samochody. I chciałbym Wam uzmysłowić jedną rzecz, że jeszcze ponad 4 lata temu, 4,5 roku temu sprzedawałem chipsy, Lejsy i Pepsi na naszym rynku. Byłem jednym z key accountów firmy PepsiCo. Miałem samochód służbowy, białą strzałę, genialny samochód Citroen Berlingo, mega pakowny, zapakowałem wszystkich, jadąc sobie na wczasy, świetnie. Ale jednak wolę to. 4,5 roku temu. Moi drodzy, oprócz tego menadżerowie zapraszani są na różnego rodzaju wycieczki. Byliśmy 2 razy w Grecji, na Krecie, byliśmy raz w Turcji. Już było prawie 200 osób. Pierwszy wyjazd nasz menadżerski razem z dyrektorami to było 24 osoby, później było 110, bodajże w Turcji było 200 i ostatnio na rejsie razem z osobami zaproszonymi było około 400 osób, tak więc no, progres jest niesamowity. Następne stanowisko to senior manager, to jest też stanowisko menadżerskie, które czerpie z benefitów przeze mnie przedstawionych tutaj wcześniej, natomiast no, wynagrodzenie zdecydowanie większe i tutaj wiele osób już się zastanawia w ogóle już na menadżerze regionalnym, żeby zrezygnować z własnej pracy i zająć się tylko tym projektem. I to jest już prawidłowe, zapadają tutaj prawidłowe decyzje. Następne stanowiska są stanowiskami dyrektorskimi, gdzie mówimy tutaj już całkowicie o wolności finansowej. Tutaj wynagrodzenie zaczyna się już od 11 tysięcy, nawet do 80, a nawet jeżeli jesteś takim mocnym dyrektorem generalnym, nawet 100 tysięcy złotych miesięcznie. Ja wiem, że to wiele osób jakby nie trafiają takie cyfry, ale są osoby na tych stanowiskach, które zarabiają takie pieniądze. Oprócz tego dyrektorzy z osobami towarzyszącymi zapraszani są na drugą wycieczkę w roku razem właśnie z osobami towarzyszącymi i byliśmy już w Dubaju, byliśmy w Omanie, byliśmy w Panamie i uwaga, jeszcze jeden dzień jesteśmy na Maderze. Jutro z Madery wracamy, więc nie usuwałem tego slajdu. Oczywiście nie jesteśmy na Maderze, bo nie zdążyliśmy na tą Maderę wyjechać, ale to jest właśnie ten moment, gdzie powinniśmy być na Maderze. Natomiast stało się tak, jak się stało. Mamy do czynienia z tym, czym mamy i to jest o tyle dobre w tym nieszczęściu, że granice zostały zamknięte i tak więc pieniądze są nam zwracane za tą wycieczkę. Jeżeli się wszystko uspokoi, jeszcze w tym roku jako dyrektorzy pojedziemy z osobami towarzyszącymi na wycieczkę. Może z powrotem na Maderę, może w jakieś inne miejsce. Moi drodzy, są jeszcze 3 stanowiska prezydenckie. No tutaj muszę Wam powiedzieć, że no już nie wypada mówić o miesięcznych wynagrodzeniach, bo 95% osób niestety, i mocno na tym ubolewam, uważa, że to kompletnie nie jest dla nich i na to nie zasługują. Global prezydent i prezydent, te 2 stanowiska są jeszcze nieobsadzone. Jeżeli chodzi o wiceprezydenta, no tutaj zawsze się czuję troszeczkę niekomfortowo, no bo muszę powiedzieć tutaj o sobie, bo jestem w tym momencie no niestety jedyną osobą, która jest na tym stanowisku, ale to stanowisko jest dla każdego. Tak jak powiedziałem Wam wcześniej, ja jeszcze ponad 4 lata temu
byłem pracownikiem korporacji, który sprzedawał chipsy i Pepsi. Więc naprawdę dzisiaj no, jestem w takim jakby momencie, gdzie nie trafia do mnie, jak ktoś mi powie, że słuchaj, to nie jest dla mnie, to jest niemożliwe, że ja to osiągnę. Ja też kiedyś tak myślałem. Tak więc, moi drodzy, te stanowiska są jak najbardziej do osiągnięcia. Może widzisz, może przerażają cię cyfry na dole tutaj. Widzisz, ile trzeba mieć osób aktywnych w tej strukturze, ale musisz wiedzieć jedną rzecz. To nie ty wprowadzasz wszystkie te osoby do tego biznesu. To nie ty masz wprowadzić na dyrektorze regionalnym na tym stanowisku 400 osób. Chociaż niektóre osoby, no nie, nie znam takiej osoby. Ty masz wprowadzić 3, pomóc tym 3 zrobić to samo, później pomóc tamtym zrobić to samo. Nic więcej. Moi drodzy, więc to stanowisko jest absolutnie, wszystkie stanowiska są absolutnie dostępne dla każdego. Podsumowując, zespół około 10 osób daje szkolenia gratis, około 50 daje wynagrodzenie dodatkowe do Twojej pensji, około 1000-2000 zł. Powyżej 70 osób, program samochodowy plus pieniądze na paliwo w kwocie 3,5 tysiąca zł. Powyżej 100 osób, dodatkowo wycieczki zagraniczne, powyżej 200-300 osób, absolutnie wchodzimy w wolność finansową. Oprócz tego firma DuoLife jest inwestorem i tak naprawdę zaprasza nas do tego, żebyśmy sami stali się inwestorem. Stawiamy hotel w Wiśle, bardzo luksusowy apart hotel, DuoVita Smart Apartments, bardzo luksusowy, na najwyższym poziomie hotel składający się z apartamentów. Tam będzie wszystko, tam będzie podwójny basen, zewnętrzny, wewnętrzny, gabinety spa, odnowy biologicznej, sale konferencyjne, różnego rodzaju wirtualne golfy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Każdy z nas może stać się inwestorem i razem z DuoLife budować ten hotel po to, żeby później czerpać pasywne dochody z najmu tych apartamentów lub też z lukratywnych odsetek, jeżeli chodzi o udziały w tym projekcie. Na szczęście, nie myślałem, że kiedykolwiek to powiem, dopiero zaczęliśmy budowę jakieś 3 miesiące temu i ten projekt zostanie oddany za jakieś 1,5 roku, więc myślę, że to już się wszystko całkowicie uspokoi i dalej jakby cała branża turystyczna będzie wstawała z kola. Moi drodzy, czy musisz coś wiedzieć na temat projektu DuoLife, żeby zacząć działać? Niekoniecznie. Wystarczy, że znasz osoby, które jakby, mówiąc kolokwialnie, podczepią cię pod system. Pod system, który mamy po to, aby cię prowadził za rękę. Biznesowe kluby zdrowia czy system online, gdzie teraz jesteśmy na takim biznesowym klubie zdrowia przez system online, zapraszasz swoich znajomych, zapraszasz osoby, którym chcesz pokazać ten projekt i w tym momencie osoba, która ma troszeczkę większe doświadczenie, przedstawia ten projekt Twoim gościom za Ciebie. Więc to jest naprawdę genialne rozwiązanie. Czy konferencje Żyj Świadomie? No dzisiaj jest tym trudność, żeby zorganizować takie konferencje, ale odbywały się praktycznie we wszystkich dużych miastach w Polsce i przyciągały tysiące ludzi, które chciały uzyskać edukację na poziomie zdrowotnym, jak sobie radzić z wyzwaniami cywilizacyjnymi i tak dalej. Czy nasz system eventów, Business Development Seminars, jednodniowe wydarzenie, duże, na 1000 ponad osób, czy Leadership Development Seminars, też duże wydarzenie, 3-dniowe. To były nasze święta, tam zawsze było widać i będzie widać, czym jest tak naprawdę DuoLife, cały zarząd, liderów, sukcesy, osoby, które są odpowiedzialne za rozwój naszej firmy. No, tak naprawdę DuoLife uzewnętrznia się na tego rodzaju wydarzeniach i wtedy możesz przysłowiowo do projektu i zbudować swoją wiarygodność, że to jest naprawdę dobre miejsce i jak najbardziej prawidłowy biznes. Moi drodzy, to jest genialne zdanie, które sam sobie wymyśliłem w wieku 35 lat. Później przeczytałem, że Einstein powiedział mniej więcej to samo. No, stwierdziłem, że jesteśmy do siebie podobni na początku. No jednak stwierdziłem, że tylko w tym jednym zdaniu. Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów. Ja w wieku 35 lat sobie jakby przepowiedziałem przyszłość. Wtedy to była moja praca etatowa, gdzieś około 12-13 lat pracowałem na etacie w korporacji. To była tylko jedyna moja praca przez całe moje życie w PepsiCo. I sobie pomyślałem, że jeżeli będę pracował następne 13 lat, to ciągle będę miał to samo, co do tej pory. A ja chciałem coś innego. Naprawdę chciałem dużo innych, fajnych rzeczy. Chciałem przede wszystkim być wolnym człowiekiem. Chciałem realizować swoje marzenia. Ja wtedy wpadłem na to, że ja muszę zrobić coś w swoim życiu, coś zmienić, żeby mieć inny rezultat. Co się okazało, przynajmniej u mnie, na moim przykładzie, że sama decyzja o zmianie już powoduje zmianę. Na razie niewidoczną, ale za jakiś czas nagle patrzysz, że jesteś w innym miejscu swojego życia. To jest naprawdę niesamowite. Żeby mieć inny rezultat, po prostu musisz coś w swoim życiu zmienić. Chyba, że Ci pasuje to, co masz, to ja gratuluję, absolutnie trzymam za Ciebie kciuki.
Mamy cały system edukacyjny zbudowany dzięki spółce Personal Excellence Network, która została założona przez niesamowitych trenerów, jaką jest Beata Kapcewicz, Jana Gdaniec i zarząd firmy i liderzy, którzy są w naszej organizacji. Wszyscy razem zbudowaliśmy system szkoleniowy i dzięki temu też powstała spółka Personal Excellence Network, która edukuje i prowadzi Cię za rękę w tych meandrach rozwoju osobistego, gdzie masz dostępne materiały online, takie miesięczne pakiety edukacyjne, gdzie możesz słuchać praktyków tego biznesu, liderów, którzy gdzieś tam osiągnęli już jakieś sukcesy, przeszli jakąś drogę, którzy dzielą się z Tobą, jak ten biznes zrobić, czy edukację ze strony Piotra, doktora Kardasza na temat zdrowia, czy właśnie między innymi edukacyjne takie nagrania Beaty Kapcewicz, Jany Gdaniec, czy chociażby członków zarządu. Tak więc wszystko jest na wyciągnięcie ręki, jeżeli chodzi o edukację i prowadzenie Ciebie w tym projekcie. Moi drodzy, czy soft marketing działa? Oczywiście, że tak. 3700% wzrostu na przestrzeni lat 2015-2018. Natomiast to, co się dzieje teraz, to jest zdecydowanie wchodzimy w momentum. Już od listopada zaczęliśmy bić rekordy miesiąc w miesiąc, jeżeli chodzi o obroty historyczne, nie miesiąc do miesiąca. Tak więc jesteśmy naprawdę w niesamowitym punkcie. Możemy naprawdę bardzo wielu osobom pomóc. Ponad 300 osób na stanowisku od menadżera regionalnego wzwyż, ponad 350 samochodów, które jeździ w tej chwili po ulicach Polski i momentum. Moi drodzy, warto być przed startem takiej fazy, gdzie każdy się interesuje. My często mówiliśmy o tym momentum. Momentum jest czymś takim, gdzie na początku tak naprawdę ludzie się przyglądają i niekoniecznie chcą się przyłączyć. Wiele osób jakby patrzy na to w dziwny sposób. W momencie, kiedy jest momentum, bardzo wiele osób się przygląda i bardzo wiele osób chce się przyłączyć. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, ze względu na sytuację gospodarczą spowodowaną tą pandemią, bardzo wiele osób, to są dziesiątki tysięcy osób, które szukają rozwiązania dzisiaj na to, aby się utrzymać przy życiu. To jest setki przedsiębiorców, biznesmenów, którzy nagle potracili swoje biznesy. No, to jest naprawdę ogromna tragedia dla tych osób, ale my możemy im pomóc, bo mamy narzędzia ku temu, żeby być odpornym na wszelkiego rodzaju kryzysy gospodarcze. Proste kroki. Pierwszy krok, zarejestruj się do systemu, zobacz, czym są produkty DuoLife, sprawdź je na sobie, w jaki sposób działają, zobacz, czy będziesz miał lepsze samopoczucie, czy poczujesz się lepiej, nie wierz mi w ani jedno moje słowo odnośnie produktu, sam po prostu sprawdź. Jeżeli będzie wszystko ok, zainteresuj 3 osoby, bo po co taką wiadomość trzymać tylko dla siebie, zainteresuj te 3 pierwsze osoby po to chociażby, żeby mieć udział w firmie, po to, żeby mieć już te produkty dla siebie tańsze, ponieważ każdą prowizję zarobioną w ramach systemu, oprócz tego, że oczywiście możesz ją wypłacić, możesz przeznaczyć także na zakup produktu. W tym momencie one są tańsze albo za darmo. Następnie postawić sobie cel w kroku trzecim, że warto byłoby mieć ten 1000-2000 zł dodatkowo na jakieś fajne swoje przyjemności, oprócz tego, co zarabiasz w tym momencie w swoim życiu. Następnie jakby postawić sobie taki cel, że zasługuje na to, żeby poczuć się naprawdę dowartościowanym człowiekiem, powiedzieć sobie coś takiego, że zasługuję na to, żeby na przykład jeździć fajnym samochodem, że naprawdę jestem tego wart i jakby zaangażować się na tyle mocno, żeby otrzymać od firmy samochód, luksusowy samochód w użytkowanie, że tylko kosztem będzie twoje. A następnie nabrać wiary na tyle w siebie, że zasługujesz na to, żeby być wolnym człowiekiem. Wolnym człowiekiem pod kątem społecznym, finansowym, każdym, jakim sobie tylko wymarzysz i podróżować po całym świecie. Moi drodzy, na sam koniec już, tak naprawdę takie zadanie domowe przed snem. Czy Ty naprawdę realizujesz marzenia? To jest naprawdę mega ważne. Ja wiem, że to brzmi kiepsko w ustach dorosłego mężczyzny, faceta, że mówi o marzeniach, że to jest takie mało męskie, ale powiem Wam szczerze i wprost. Mam to gdzieś. Mam to gdzieś, ponieważ ja zawsze powodowałem się marzeniami. Marzenia zawsze mnie nakręcały. Ja zawsze chciałem od życia czegoś więcej. Ja zawsze chciałem coś. I zawsze starałem się robić w swoim życiu coś, żeby to coś mieć. I tak zrozumiałem, że wiele z nas zrozumiało, że żeby realizować jakiekolwiek marzenia, tak naprawdę musisz zadbać o te 3 filary. Przede wszystkim o zdrowie, co dzisiaj tak naprawdę nikomu nic nie trzeba tłumaczyć na ten temat. Nagle wszyscy wiedzą, że zdrowie jest ważne. Musisz zadbać o ten pojazd finansowy, który po prostu sfinansuje Ci te marzenia. Słuchajcie, ja uwielbiam pieniądze, żeby było jasne. Natomiast nie w takiej formie papierowej, żeby poustawiać sobie teraz na stole, tylko w takiej formie, że chcę za nie coś mieć.
To jest dla mnie narzędzie. Pieniądze są dla mnie narzędziem. Tak więc tutaj, wiecie, też zawsze zwracam na to uwagę, że pieniądze tak naprawdę uwydatniają to, kim jesteśmy. Myślę, że osoby, które były dobre, nie mając pieniędzy, w momencie, kiedy ją dostają, te pieniądze dostają, są jeszcze lepsze. Niestety osoby, które są gdzieś tam niekoniecznie fajne, no po prostu są złymi ludźmi, w momencie, kiedy dostają większą ilość pieniędzy, prawdopodobnie będą jeszcze bardziej złe. Taka jest moja wizja, taka jest moje przeświadczenie. Natomiast wiem doskonale jedno, że wszyscy jesteśmy ludźmi i że rozwój osobisty, czyli trzeci filar, sprawia, że każdy z nas może się zmienić. Ja też kiedyś byłem inną osobą. Ja byłem całkowicie zamknięty w korporacji, dałbym się pociąć na plasterki za moje PepsiCo i złego słowa do tej pory nie dam powiedzieć, bo naprawdę genialna firma, ale dzisiaj jestem całkowicie innym człowiekiem. Rozwój osobisty sprawił, że tak naprawdę przygotowałem się na to, co wszechświat mi przyniósł. Bo prawdopodobnie wcześniej, bez przygotowania, gdybym wygrał w Totolotka, to po prostu zrobiłbym sobie krzywdę. Tak więc ten rozwój osobisty zmienia człowieka i pozwala mu się rozwijać, a wszystkie razem te trzy filary powodują, że realizujesz marzenie takie, jakie chcesz. Tak naprawdę nie wiem, jakie masz marzenie. Nie wiem, co cię kręci, mówiąc wprost. Nie wiem, co cię napawa takim właśnie szczęściem, radością. Czy są to sobie samochody, czy są wycieczki, czy chociażby właśnie zdrowie, czy oczywiście pieniądze, czy uśmiech drugiego człowieka. Ja nie mam pojęcia, co to jest. Ale wiem dwie rzeczy. Przede wszystkim wiem to, że chcesz być szczęśliwy i to, że warto realizować swoje marzenia. Bo moi drodzy, nie ma nic lepszego od tego, żeby razem te marzenia realizować, świetnie się bawić, skutecznie budować wspólnie biznes, wykorzystując ten model soft marketingu i tworzyć świadomą, zdrową społeczność. To jest naprawdę przegenialne, że w taki sposób można zarabiać pieniądze i to nawet w dobie kryzysu, gdzie tego rodzaju projekty zawsze się opierały kryzysom. A dzisiaj jesteśmy w takim punkcie naszej historii, historii naszej Ziemi, gdzie nie byliśmy nigdy w życiu naszej Ziemi i jesteśmy w stanie pomóc naprawdę bardzo wielu osobom. Moi drodzy, to już jest koniec. Przepraszam, że przeciągnąłem czas. O Jezu. Przeciągnąłem czas. Jakby zgłoś się do osoby, która zaprosiła Cię na to spotkanie. Dopytaj o szczegóły. Możesz też przeczytać więcej na stronie navigator.duolife.eu. Tam się dowiesz więcej na temat naszych zasad współpracy. Ja bardzo serdecznie Ci dziękuję. Pozdrawiam Cię serdecznie. Przepraszam, że tak mocno przeciągnąłem czas, ale no nie jestem w stanie się zmieścić w godzinę. Nigdy nie byłem. Tak więc, moi drodzy, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia. Gdzieś. Pewnie w online. Na razie, hej.